Wam pokazać dzisiaj nasz pokój, który przeszedł niesamowitą metamorfozę, ale mamy dzisiaj na nagraniach gościa specjalnego. Pokaż Lenuniu. Biedronkę! Kiedyś w tym pokoju nie było nic, jak się wprowadziliśmy tutaj 10 lat temu. Później ten pokój był pokoikiem, naszą sypialnią, kiedy nie mieliśmy jeszcze dzieci. On ma 9 metrów kwadratowych, więc idealnie nadawał się na sypialnię. I w miejscu tamtej ściany, na której teraz są biurka, zobaczycie to później na zbliżeniu, była taka zabudowana ogromna szafa, no i łóżko, jak to w sypialni, nic więcej. Później ten pokój był pokoikiem dwójki malutkich dzieci, a teraz na tych 9 metrach kwadratowych staraliśmy się zrobić pokój dziewczynki, która idzie do pierwszej klasy za chwilę. Która to dziewczynka? Ja. Ja. I przedszkolaczki, prawda? I Biedronki. Zabieramy Was w naszą podróż. Remont był, nie powiem, że trudny, czy że wyzwaniem, ale na pewno był czasochłonny, bo w naszym mieszkaniu zmieniliśmy wszystko, podłogi, niektóre okna też i generalnie plan jest taki, że chcemy zobaczyć, jak bardzo te vlogi takie mieszkaniowe Wam się spodobają, żeby zobaczyć efekt metamorfozy. Jeżeli Wam się to będzie podobało, to postaramy się przygotować z każdego takiego pomieszczenia taki vlog. Ale w tym pokoju, dziecięcym pokoiku, naprawdę bardzo dużo się zmieniło. Wcześniej mieliśmy tutaj brzydką, dziurawą podłogę. Teraz mamy jednolitą podłogę w całym mieszkaniu, maleńki dywanik, czyli coś, o czym ja zawsze marzyłam, żeby dzieci przestały w końcu, nie wiem, czy to znacie, dzieci mają swój pokój i ze wszystkimi zabawkami wiecznie wędrują do salonu. Chciałam powiedzieć stołowego. Ja po prostu mam tą przypadłość, u mnie zawsze to był pokój stołowy, do salonu. Ale u nas to też było dlatego, że miały wykładzinę, a na wykładzinie kiepsko układa się klocki i nie da się jeździć samochodzikami, więc wszystkie zabawki i tak wiecznie były w salonie. Mam nadzieję, że teraz dzięki temu, że nie mają żadnej wykładziny, tylko maleńki dywanik i prostą podłogę, to będą się bawić w swoim pokoju. Powinna paść jakaś deklaracja z Waszej strony teraz, tak? Mamusiu, będziemy dbać o porządek w pokoju, bawić się tylko tutaj. Tak, nie przekonałaś mnie. Nie przekonałaś mnie i to mnie zaczyna martwić. Ale rozwiązanie, które zostawiliśmy, to piętrowe łóżko. Mamy łóżko z IKEA. Na dole położyliśmy stelaż i tam jest drugi materac, więc mamy dwa materace. Zdecydowaliśmy się też na materace firmy Hilding. Będziecie mogli zobaczyć je też we vlogu. Każdy materac jest inny, materace opiszemy bezpośrednio we wpisie na blogu. Zdecydowaliśmy się też na dwa osobne biurka, pomimo tego, że Lenunia nie idzie jeszcze do szkoły, ale właściwie robimy wyprawkę razy dwa, tak jakby szła. Kto ma dwójkę dzieci, zrozumie bez tłumaczenia. Prawda, Lenusiu? Masz już wszystko do swojej pierwszej klasy za 2 lata? Zwiecha. Lenka jest chyba smutna, że Biedronka się nie odzywa. Nie wyobrażaliśmy sobie w tym pokoju dwóch osobnych łóżek. Jesteśmy bardzo zadowoleni właśnie z takiego rozwiązania, że łóżka są piętrowe. Natomiast to łóżko jest fajne, bo ono jest też na tyle niskie, że bez problemu można przy nim stanąć. Zobaczcie i po prostu przytulić się nawet do dzieciaka bez wchodzenia na piętrowe łóżko. A to jest dla mnie rozwiązanie idealne, po prostu idealne. Biurka są dwa, dzieli je jeden regał, na którym stoją pochowane w małe, ozdobne kartoniki zabawki, co jest też estetycznie dla mnie bardzo dobrym rozwiązaniem. Tyle. Co ciekawe, mamy jeszcze w pokoju genialne, suwane drzwi.
tym tematem zajmiemy się w osobnym wpisie na blogu, więc też odsyłamy Was tam. I co, kochani, no śledźcie nas na Instagramie, bo tam się bardzo dużo dzieje. Zapraszamy na poranki uważności z mamadżerką na Instagramie, zapraszamy na bloga, na Facebooka, żebyście mogli zobaczyć, ale teraz koniecznie, ale to koniecznie dajcie mi znać, czy chcecie vlogi z pozostałych pomieszczeń, bo mamy takie rozwiązania jak zlikwidowaliśmy kuchnię, a na jej miejscu powstała garderoba z pralnią, z suszarnią. W miejscu właśnie kuchni, a kuchnię przenieśliśmy do salonu. No i jest tych rozwiązań kilka, więc dajcie znać w komentarzu pod filmem, czy chcecie obejrzeć kolejne vlogi z tego tematu. Teraz pokażemy Wam też różne ujęcia jeszcze z tego pokoju i ja czekam na Wasze zdanie w komentarzach. Zamienisz się w księcia? Nie. Albo w małą córeczkę grzeczną jakąś. Widzicie? Mamy nowego lokatora. No. Nie skaczcie, bo teraz nie ma żadnego materaca tam. Nie skaczymy. Wdech. Wyjdź. Żegnam się z Wami, robaczki. Do następnego odcinka.